to za piękność. Śliczny okoń, naprawdę bardzo pięknie wybarwiony. Piękny, taki zieloniutki, normalnie jak z obrazka. Piękny. Słuchajcie, 3 minuty do końca. 3 minuty, zdążyliśmy zdjęcie wysłać. Jest zaliczony, co prawda już tam na pudle jeszcze nie jesteśmy i raczej chyba będzie ciężko nadal. Potrzebujemy jeszcze jednego okonia, ale jutro będziemy walczyć. Mam nadzieję, że się uda. Cześć, witam wszystkich w kolejnym już 60. odcinku Q&A. Co prawda sporo od Was pytań mam zaległych, czekających na odpowiedź i komentarz. Przychodzą też nowe pytania, za które bardzo dziękuję. Zajmę się nimi wkrótce, ale skorzystam z okazji, ponieważ niedawno w dniach 30 maja, 1 czerwca wzięliśmy wraz z Tomkiem Kurnikiem udział w jednej z największych imprez spinningowych w Europie, o czym już wspominałem. Chciałem się z Wami podzielić takimi kilkoma refleksjami po tych zawodach. Myślę, że wszyscy są trochę ciekawi, jak tam było, dlaczego nie połowiliśmy za bardzo, skąd takie słabe miejsce i czy one rzeczywiście jest słabe. No cóż, było 148 drużyn, o czym mówiłem. Kilka z Polski, bodajże 6, ale to niektóre były pod innymi barwami, nie polskimi, natomiast polskie nazwiska. Nie znam tych wszystkich osób, tych wszystkich zawodników. I no, udało nam się zająć drugie miejsce ze wszystkich polskich drużyn. Nie wiem, czy to jest wielki sukces. Szczerze mówiąc, dużo poniżej naszych oczekiwań. Spodziewaliśmy się, że będziemy no, może w 30, może wyżej. Były takie marzenia. Ale nie udało się. Ostatecznie zajęliśmy 62 miejsce na 148 teamów. No, czy to jest bardzo słabo, czy nieźle? Trudno powiedzieć. Zależy, pod którym kątem patrzymy na to. Powiem Wam, że wygrali zgodnie z przewidywaniami miejscowi. Czyli pierwsze dwie drużyny pochodziły z Holandii. Pierwsze miejsce przypadło drużynie Emil Warren i Jeroen Breur. Prawdopodobnie źle to wymawiam, ale mam wrażenie, że nawet Holendrzy nie wiedzą do końca, jak wymawiać swoje nazwiska, bo są strasznie pokręcone. Chłopaki złowili, oczywiście tak jak wspominałem, no, zadaniem wędkarzy było złowienie 3 szczupaków, 3 sandaczy i 3 okoni. Dopiero po złowieniu kompletu, czyli 9 ryb w 3 gatunkach, dostawało się bonus 1000 punktów, który w ogóle dawał jakiekolwiek szanse na miejsce w czubie. Nam się to udało, no ale te nasze ryby były o wiele za małe, żeby walczyć o lepszą pozycję. Koledzy, o których wspomniałem, drużyna numer 1, złowili szczupaki o długości 126 cm, złowili największego szczupaka zawodów. Poza tym 94,79. Sandacze 92, 89 i 83, także kolosalne sandacze. No i niezłe okonie 49, 48,5, 43,5. Drugie miejsce, drużyna też holenderska, Jelde Jong i Michel Kreze. Szczupaki 101, 96, 95, sandacze 87, 86, 81 i okonie 53,2, 46, 8 i 46,5. Kolosalny okoń, największy na zawodach, 53,3. I trzecie miejsce zdobyła drużyna z Niemiec, Wim Christensen i Lennart During. I szczupaki, uwaga, 119, 111 i 97. Sandacz 74, 72, 72 z groszami, tego już nie mówię. I okonie 44,5, 43 i 43. No jak widać, naprawdę były to ryby, liczyły się w ostatecznym rozliczeniu, liczyły się ogromne ryby. I to pozwalało naprawdę myśleć o dobrym miejscu, a mimo wszystko, mimo że większość tych drużyn ze 148 to byli świetni wędkarze, którzy tam byli wielokrotnie, no wielu drużynom nie udało się złowić kompletu. To mówi o dość trudnych warunkach. Nie było łatwo znaleźć te ryby, nie było ich tam, gdzie zwykle były łowione o tej porze roku. No i dlatego się prawdopodobnie wielu drużyn nie udało.
Ja oczywiście bazowałem na wiedzy Tomka, który tam od 6 lat jest. Kilka razy był na otwarciu sezonu. Otwarcie sezonu w Holandii jest pierwszy weekend na przełomie maja i czerwca. Czyli w sumie były warunki dość sprawiedliwe, bo nikt nie mógł wcześniej trenować. Podobno Holendrzy trenowali niektórzy, ale to są tylko plotki. Nie można w ogóle wypływać łódką z wędką na jeziora po to, żeby nie kaleczyć tych wszystkich drapieżników. Tak? I myślę, że to jest niegłupi pomysł, dlatego że no, niestety wędkarze mają słabą, silną wolę najczęściej i mimo, że nie wiem, szczupaki są dozwolone, a sandacze są niedozwolone, no to próbują złowić sobie tego sandacza, a sandacze w maju są na gniazdach, więc łowi się je troszkę łatwiej, delikatnie mówiąc, bo po prostu bronią gniazd, więc to jest trochę nie fair i myślę, że nie powinno się tego robić. Także ja bym był nawet za tym, żeby w Polsce wprowadzić podobne ograniczenia, bo wiadomo, że w miejscach, gdzie jest mało szczupaków, dużo sandaczy, wędkarze pod hasłem otwarcia szczupakowego łowią naprawdę dużo sandaczy. Część niestety zostaje zaproszona na kolację, więc myślę, że to by rozwiązało sprawę, tak? Na jeziorze jest łódź z wędkarzami, wiadomo, że kłusownicy. Aż do początku sezonu mógłby być to na przykład 1 czerwca. Jestem pewien, że nie wszystkim by się to spodobało, bo każdy lubi otwierać 1 maja sezon. No ale dalibyśmy tym drapieżnikom szansę, a wiadomo, że ich mamy coraz mniej w jeziorach i trzeba myśleć, jak je chronić. Nie tylko tworząc wymiary widełkowe, nie tylko tworząc obszary czy łowiska catch and release, ale również myśląc o wydłużeniu okresu ochronnego. No ale wróćmy do zawodów. Generalnie popatrzyłem sobie, jakie były następne miejsca, jakich drużyn w tych zawodach. 4 miejsce zajęli Niemcy, 5 Szwajcarzy, 6 Szwajcarzy, 7 Holendrzy, 8 Francuzi, 9 Austriacy i 10 Szwajcarzy. Jak widać, szwajcarskie drużyny całkiem nieźle sobie poradziły i niemieckie również, no ale Niemców tam było bardzo dużo, myślę, że połowa drużyn to były niemieckie. Co procentowało? Procentowało perfekcyjne, z moich obserwacji, procentowała perfekcyjna znajomość łowiska o tej porze roku. Przyjrzyjmy się punktacji. Między 1. a 3. miejscem różnica wynosiła 26 cm, czyli naprawdę niedużo. Tak jak powiedziałem, punktacja była bardzo prosta. Za komplet, czyli 9 ryb w 3 gatunkach, dostawało się 1000 punktów, a pozostałe punkty to był odpowiednik centymetra, czyli 1 cm, 1 punkt. Pierwsze miejsce chłopaki mieli 1704 punkty, a trzecie 1678. Czyli w sumie nie za duża różnica. I tak było w zasadzie w pierwszej 20. W pierwszej 10 bodajże różnica była między 1. a 10. miejscem 53 cm, czyli nadal niedużo. No u nas niestety ta różnica była trochę spora, bo zdobyliśmy 1558 punktów i od zwycięzców dzieliło nas 146 punktów. No i tak można gdybać, co by było, gdyby i tak dalej. Zrobiłem sobie tutaj takie małe ćwiczenie matematyczne, ale zacznę od tego, że tak, złowiliśmy 3 szczupaki 84, 78 i 71 cm, sandacze 70, 62 i 61 i okoni 48,5, 43 i 39. Czyli jak na nasze warunki polskie nieźle, natomiast tam o wiele za mało. To jak widać, no trzeba było połowić ładne szczupaki, no takie co najmniej, najlepiej było jak były 3 metrówki, no to niewielu drużynom się zdarzyło. Co też dziwne, bo wszyscy spodziewali się, że tu szczupaki pozamiatają, wszyscy połowią metrówek, a się okazało, że nie było tak łatwo, szczupaki były niezbyt chętne, ja miałem wyjście kilku metrówek na treningu, później nie bardzo, ale na treningu kilku metrówek. No i żadna nie wzięła, więc coś dziwnego. Ale sandacze bardzo się liczyły, również sandacze. Musiały być 80 z plusem. Największy sandacz złowiony, nawiasem mówiąc, na przynętę szczupakowa, ewidentnie przy łowieniu szczupaków na takiej łące, bo lekko dociążona guma, taka nie jest, 15 cm, 99 cm. Ogromna, ogromna, przepiękna ryba. Większość sandaczy i przypuszczam, że sporo dużych szczupaków było złowione z werta, z użyciem tych najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych, które pozwalają namierzyć rybę nie tylko przy dnie, ale również w tonie i precyzyjnie podać przynętę. No, prawdopodobnie taka jest przyszłość w ogóle łowienia drapieżnych ryb w Europie i na świecie. Tak jak powiedziałem, od 1. miejsca naszą drużynę dzieliło 146 punktów. I teraz wykonałem takie proste ćwiczenie matematyczne. Co by było, gdybyśmy złowili 3 metrówki, czyli poprawili
te ryby, które mieliśmy, te szczupaki 84, 78, 71 zamienili na 3 ryby 100. 100, 100 plus, z małym plusem. Plus, złowilibyśmy 3 sandacze. Zamiast tych, które mieliśmy, złowilibyśmy 3 sandacze o długości 75 cm i 3 okonie, które wszystkie były trochę większe. No, mieliśmy jednego pięknego okonia, którego udało mi się złowić w ostatniej właśnie minucie drugiego dnia, 48,5. Na następne były trochę za małe, 43,5, 39. To są o wiele za małe, żeby tam znowu być w czubie. W zasadzie trzeba było mieć takie wszystkie okonie w okolicach 50 cm. No ale założyłem, że łowimy 3 okonie 45+, oprócz tego jednego 48,5. I dawałoby nam to około 110 punktów na plusie, czyli bylibyśmy na 5 lub 6 miejscu. Byłoby to dużo przyjemniejsze niż 62 miejsce. Więc widzicie, jakie niewielkie różnice były między kolejnymi drużynami poniżej tej trójki, pierwszej trójki. I w zasadzie było to w zasięgu, chociaż w praktyce no nie jest to takie łatwe. Miałem przepięknego konia. Trudno mi powiedzieć, ile miał długości, ale na pewno to była moja życiówka. W życiu nie widziałem jeszcze tak wielkiego konia. Był ogromny, szeroki, bardzo, bardzo masywny. No niestety spadł. Już Tomek wkładał podbierak i się odczepił ten okoń. Także no było ciężko. Powiedziałem tu już 8 razy, więc chyba rzeczywiście było ciężko. Pogoda była w sumie nie najgorsza. Były takie momenty, kiedy była glada. Jeden dzień był bardzo taki spokojny. Dwa dni trochę wiało. W jednym dniu bardzo mocno wiało. Spodziewałem się, że szczupaki odpalą. No niestety, nie było żadnych rewelacji. My przynajmniej nie zanotowaliśmy tych rewelacji. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolony, bo po pierwsze, no, łowienie z Tomkiem jest dla mnie zawsze przyjemne, bo zawsze mogę się czegoś od niego nauczyć. On co prawda twierdzi, że ode mnie też się może czegoś nauczyć, no ale myślę, że jakby jego doświadczenie, zwłaszcza w takich przypadkach jak duże zawody, jest nieocenione dla mnie. No bo ja startowałem w jakichś tam zawodach w życiu, ale w sumie to łowiłem zawsze dla przyjemności, zupełnie pod innym kątem, czyli testowałem przynęty, testowałem woblery, które projektowałem. No i to wymuszało zupełnie inne podejście do łowienia drapieżników. Tutaj jedna rzecz naprawdę mnie zaskoczyła trochę, mianowicie skuteczność chatterbaita. Na tą przynętę nigdy w życiu nie łowiłem, zacząłem tam łowić dopiero w Holandii. Tomek mi ją polecił, więc nie dyskutowałem, założyłem i faktycznie w tych warunkach, na takich łąkach dość mocno porośniętych zielskiem, zielsko było widać w zasadzie w większości płytkich miejsc, bo niektórych była trochę bardziej mętna woda, było widać po prostu czubki tych roślin. Łowi się w pół wody w zasadzie lub trochę niżej, w zależności od tego, jak aktywne są ryby. No, jeśli są bardziej aktywne, to można przynętę prowadzić w pół wody i wtedy jest dużo łatwiej, bo mniej się czepia tego zielska i można prawdopodobnie wtedy zastosować inne przynęty. Natomiast chatterbite ja łowiłem tak jak dawno temu świętej pamięci Tadeusz Andrzejczyk w swojej niezapomnianej książce Wędkarstwo jeziorowe podała, jak łowił okonie. Obrotuwa, opadnięcie, opad na dno, bardzo szybkie poderwanie na kilka obrotów na maksa z prędkością maksymalną, no, znów opad i tak dalej, czyli takimi skokami podrywając z dna i duże okonie reagują instynktownie, waląc przynętę, która się odrywa od dna. I próbowałem mówić w ten sposób, było to trudne, dlatego że właśnie tego zielska było sporo, ale chatterbite ma jeden haczyk, który jest dodatkowo zabezpieczony trochę takimi frędzlami, coś podobnego jak w przypadku tego spinnerbite'a, bo mówię o chatterbite'cie Rage'a, Fox Rage. To jest spinnerbite też Fox Rage'a i myślę, że też by zadziałał. Nie wziąłem tego w ogóle tam do Holandii, więc nie próbowałem. Tu jest tak samo jak w przypadku chatterbite'a, jest pojedynczy haczyk. No, różnica polega na tym, że w przypadku chatterbite'a z przodu przed główką jest taka blaszka. Centralnie w tej blaszce jest umieszczona agrafka, do której mocuje się przypon. Ta blaszka wywołuje bardzo, bardzo silne drgania, które nawet słychać w zasadzie nad wodą, takie terkotanie charakterystyczne.
Na haczyk się zakłada oczywiście przynętę gumową, dowolnej wielkości w zasadzie, no rozsądnej wielkości, żeby nie przesadzić, bo potem trzeba to dopalić jakimiś dozbrojkami, czyli jakieś 7-9 cm. Moim zdaniem to jest takie optimum. Jeśli te ryby biorą słabo, znaczy biorą tak, że są brania, mieliśmy tu właśnie przykład takiego żerowania, żeby było sporo, ja miałem sporo brań okoni, które nie udało mi się zaciąć, dwa mi spadły, kilka było brań takich, że w zasadzie nie mogłem zaciąć. Dołożyłem do zbrojkę, no i udało się wyjąć tego pierwszego i potem jeszcze następne, więc myślę, że to też jest ważne. Natomiast generalnie najlepiej w takim zielsku łowić bez dozbrojki, ponieważ ten haczyk jest otoczony tymi frędzlami z gumy, i one oczywiście też drgają. Z przodu jest ta blaszka, która intensywnie drga i ta cała przynęta przechodzi przez zielsko prawie bez zaczepiania się. To jest nieprawdopodobne, ale czuć oczywiście, że co jakiś czas dotykamy zielsko, że się wiesza na tym haku, ale szarpnięcie oczywiście tutaj musi być dość mocna wędka. Z pewnym zapasem mocy łowiłem na taką wędkę Lusa, którą testuję od niedawna. Bardzo fajna, multiplikator, plecionka 0,12. I to wszystko naprawdę pozwala wyciągnąć i łowić wygodnie tym chatterbaitem w zielsku, ścinać to zielsko, jeśli się zaczepi, i wyciągać całkiem fajne ryby. Opuszczałem, tak jak powiedziałem, tego chatterbaita na dno, podrywałem go dość mocno, kilka szybkich obrotów i pozwalałem mu znowu utonąć. Akurat teraz myślę, że w tych warunkach to była dość dobra taktyka, przynajmniej dla nas zadziałała. Czy doskonale, czy w 100%? No chyba nie. Być może, że trzeba było jednak pokombinować z innymi przynętami, ale myślę, że kluczem do sukcesu było tutaj znajomość łowisk innego rodzaju, czyli głębokich spadów w stoku, gdzie były ryby i można było je połowić na werta. Okonie raczej wszyscy łowili na płytkim, ale sandacze wszystkie, moim zdaniem, powyżej 70% czy 90% tych dużych sandaczy było złowiona właśnie z werta na dużej głębokości, na głębokości, nie wiem, 8 do 12 metrów prawdopodobnie. Tomek tam miał kilka wytypowanych miejsc, takimi, gdzie powinny być ryby, gdzie w poprzednich latach były, niestety ich tam nie było w zasadzie. W jednym były, no ale to były takie tam 60-tki, parątki, które złowiliśmy. W zasadzie komplet mieliśmy bardzo szybko. Potem trochę tam próbowaliśmy go poprawić, ale w sumie nie znaleźliśmy, trzeba powiedzieć to jasno, miejsca, w którym były wielkie sandacze, duże sandacze, czyli takie w okolicach 80, które by się liczyły w punktacji w czasie zawodów. No nie było. W tych miejscach, gdzie Tomek je znał, tam ich nie było. Więc tutaj wygrało doświadczenie, wieloletnie doświadczenie i taki instynkt, poparty oczywiście wiedzą w obsłudze elektroniki. No i tyle. No i konsekwencja, zgranie teamów. U nas tutaj akurat nie było z tym problemu. Bardzo dobrze się rozumieliśmy na łodzi. I teraz pytanie, no, czy tam warto pojechać? Bez wątpienia, jeśli ktoś lubi łowić drapieżniki, polecam tą wodę. Każde z tych trzech jezior, Haringswild, Holland's Deep i Folkerak, który ja znam trochę lepiej, bo byłem tam kilkanaście razy. Wszystkie te jeziora to jest absolutna mekka łowców drapieżników. Na każdym z nich można złowić rekord świata w każdym gatunku. Tego jestem pewien. I sandacza, i okonia, i szczupaka. Na dodatek pojawiły się tam też bolenie od paru lat. Są już takie 90 plus ryby, które są nieprawdopodobnie grube, ważą po 10 kilo. Czego są dowody w necie, łatwo sobie możecie znaleźć takie bolenie złowione przez wędkarzy holenderskich właśnie na tych jeziorach. Plus jeszcze sumy. No, akurat sumy na razie mają tylko takie 2 metry z lekkim haczykiem, ale przypuszczam, patrząc na zasobność tych wód w inne ryby, które bez wątpienia zostaną tam dość mocno przetrzebione przez sumy, no to jestem pewien, że za chwilę tam będą 3 metrowe sumy. Czyli warto pojechać, raczej nie ze swoją łódką, chyba że wybierzecie się z łódką chyba poniżej 20 koni silnik, to wtedy można pływać, no, ale tego nie jestem pewien. Duże łódki z dużymi silnikami, które pozwalają rzeczywiście szybko przemieszczać się po tych jeziorach i są bezpieczne, bo to są wielkie zbiorniki, niedaleko jest ocean, często tam mocno wieje, fale są bardzo wysokie i bardzo zdradliwe, dookoła jest płytko, przepływają wielkie barki, i te fale się łączą, następuje interferencja, czyli się tworzą takie dziwne krosy tych fal i dziury w falach, w tych falach, więc naprawdę jest niebezpiecznie. Nawet najlepsze łódki muszą uważać, wolno pływać, a małe to jest niebezpieczne. Więc lepiej wynająć sobie tam przewodnika,
i z nim popłynąć. Jest już tam kilku, działa. Nawet Polacy próbują gajdować w Holandii, ale jest sporo przewodników holenderskich i niemieckich i myślę, że warto tam pojechać. Nawet, uwaga, z brzegu można piękne ryby połowić, bo one są po prostu na płytkiej wodzie. Czy ja tam pojadę na zawody? Nie wiem jeszcze, będę się zastanawiał. Chyba jednak wolałbym pojechać prywatnie, połowić sobie duże szczupaki lub też nastawić się na duże okonie i połowić, popróbować je przechytrzyć, bo jeszcze ta impreza uświadomiła nam jedno, no, musimy się bardzo dużo nauczyć. Ja dużo więcej niż Tomek, to bez wątpienia. No przede wszystkim myślę, że sporo muszę się podciągnąć w łowieniu zwerta. Tomek całkiem dobrze sobie radzi, jeszcze muszę się pouczyć i będzie ku temu okazja, bo właśnie tutaj założyłem dumnie tą koszulkę Garmina Niebie z Kozery, ponieważ od niedawna jestem członkiem teamu Garmin Polska, czego jestem bardzo dumny i zadowolony. Moja łódka została wyposażona w świetne urządzenia, GPS map, taki monitorek 12 cali, więc całkiem przyjemny, plus urządzenie LiveScope Panoptics, które pozwala naprawdę na oglądanie ryb i ich reakcji na przynętę w czasie rzeczywistym. To prawie w wielu przypadkach wygląda tak, jakbyśmy oglądali te ryby na kamerze, bo widać wyraźną różnicę w kształcie ryby, czyli można rozpoznać sandacza od szczupaka i oczywiście suma, więc myślę, że będzie to nieprawdopodobna, zupełnie nowa przygoda dla mnie wędkarska. Z tymi urządzeniami pływałem dopiero jeden dzień na mojej łódce, bo łowiliśmy z łódki Tomka, ale no, wybieram się jak najszybciej, będę chciał to wszystko przetestować. Myślę, że na żarnowcu popływam, popatrzę, jak te szczupaki tam reagują, choć szczupaki są trudne podobno w obserwacji, bo się przemieszczają, nie tak jak sandacze, które często zawisają w toni i łatwiej je tam ogarnąć tymi urządzeniami. W tym odcinku to wszystko, dziękuję za uwagę. W momencie, kiedy to oglądacie, jestem daleko od Polski, w Szwecji, na jeziorze Oke, na zaproszenie firmy Zew Przygody. Mam nadzieję, że łowię piękne szczupaki, strągi i lipienie razem z grupą polskich gości firmy Zew Przygody. Mam nadzieję też, że uda się tam trochę połowić, coś fajnego, czegoś fajnego się nauczyć i nagrać jakieś fajne filmy dla Was, o czym nie omieszkam poinformować. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku i do zobaczenia nad wodą. Cześć!